Projekt Rewitalizacja Społeczna Bydgoskiego Przedmieścia rozpoczął się w grudniu 2013 roku. O tym, jakie zadania będą realizowane w najbliższym czasie, porozmawiam dziś z moimi gośćmi. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy może od tego, czym jest rewitalizacja społeczna. Rewitalizacja społeczna w przeciwieństwie do takiej rewitalizacji twardej, czyli z takiej, która dotyczy przebudowy na przykład ulicy czy budowy jakiejś hali sportowej, dotyczy właśnie działań społecznych, tak? Czyli jest skierowana ku ludziom, a nie ku przebudowie jakichś miejsc. W przypadku tego projektu rewitalizacja dotyczy jednej społeczna, dotyczy jednego z osiedli toruńskiego. W Toruniu nie ma dzielnic, jest to za małe miasto, żeby mieć dzielnicę. I w ramach rewitalizacji są różnego rodzaju działania przewidziane, które realizowane są na ulicy Bydgoskiej 74, w takim punkcie, gdzie jest poradnictwo prawne, ośrodek aktywizacji zawodowej i nie tylko. Proszę powiedzieć, jak rewitalizacja została przyjęta przez mieszkańców osiedla? Oprócz Bydgoskiej 74 mamy także adres Sienkiewicza 11 i po tymże adresem mieści się świetlica i dom kultury prowadzony przez Fundację Fabryka Autu. Od lutego, już z pierwszymi dniami lutego, prowadziliśmy serię działań związanych z feriami zimowymi dla dzieci. Od 21 lutego działa regularnie, codziennie, w każdy dzień powszedni świetlica. Od 12 do 18 gościmy w zasadzie w przeciągu tygodnia około 35 dzieci. Są to stali bywalcy naszego programu, naszej działalności. Oprócz tego mamy także cykl różnego rodzaju działalności, warsztatów dla seniorów, jak też dla osób dorosłych. Na przykład joga ostatnio ruszyła. Czyli rozumiem, że została przyjęta pozytywnie. Tak, nie odpowiedziałam na pytanie. Została przyjęta oczywiście pozytywnie. Mamy bardzo dobry feedback. Mamy odzew wśród mieszkańców i nie tylko mieszkańców osiedla. Przychodzą z własnymi propozycjami, chcą się aktywnie włączyć w tworzenie programu. Także nie możemy narzekać. Właściwie grafik się tak zapełnia, że niedługo kalendarz przestanie nam wystarczać. Jest sporo atrakcji, ale jest też możliwość skorzystania z licznych bezpłatnych porad. Proszę powiedzieć, jakich? Tak, jak najbardziej. Właśnie przy ulicy Bydgoskiej 74 mieści się ośrodek aktywności lokalnej, który tworzymy z ramienia lidera, którym jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Różne poradnictwo specjalistyczne, m.in. psycholog, pedagog, mediator, doradca zawodowy, no jak to było wspomniane, prawnik. No i takim największą popularnością cieszy się, no wiadomo, psycholog i prawnik, wcześniej wspomniane. Jaką pomocą służy prawnik? Z czym możemy się do niego zgłosić? Przede wszystkim należy wspomnieć, że poradnictwo prawne skierowane jest wyłącznie do osób, które mieszkają na Bydgoskim Przedmieściu w tym projekcie. Ponadto do osób, których nie stać na specjalistyczne poradnictwo prawne, czyli osób na przykład bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, emerytów, rencistów, osób bezdomnych. Jeśli chodzi o zakres tego poradnictwa, to są wszystkie sprawy związane na przykład z zasiłkami, sprawy majątkowe, sprawy rodzinne, przemoc domowa, no najróżniejsze rzeczy, o których warto porozmawiać z prawnikiem. Nasz prawnik przygotowuje też bardzo proste pisma, no i pomaga po prostu bezpośrednio ludziom. Uprzednio należy się zapisać i zadzwonić po prostu na taką poradę, żeby skorzystać z porady. Rozumiem. Z kolei psycholog, jaką pomocą służy? Wszelaką. Tak naprawdę przychodzą osoby indywidualnie, całymi rodzinami, jakimiś grupkami. To są mamy, to są dzieci. Wszelaką pomocą po prostu, z którym problemem w danym momencie tak człowiek zderza się. Psycholog jest od tego, żeby jej pomóc. Są rozmowy i nie tylko prowadzone, jakieś warsztaty z tym psychologiem, pisma, różne zajęcia. Wszystko, z czym po prostu przychodzi do nas dana osoba, klient. Kiedy problemy z kolei zostaną rozwiązane, można przyjść do Bydgoskiego Domu Kultury. A nie tam do końca jest to prawda, ponieważ my także rozwiązujemy problemy na bieżąco. Dzieci mają mnóstwo problemów, naprawdę. Diagnoza, dużo osób ma zdiagnozowane różne takie cywilizacyjne choroby, także to też jest praca z dziećmi. Ja podkreślam, że to nie jest zabawa, to nie jest spędzanie czasu wolnego, my pracujemy. My mamy zajęcia z języka angielskiego, mamy warsztaty kreatywne, my pracujemy z komputerami. Zarówno dzieci, seniorzy, jak i dorośli, my pracujemy, współpracujemy, uczymy się dobrej komunikacji, także to nie jest
przechowywanie dzieci, to jest praca z nimi i wspólna praca, uczenie się. Odrabiamy lekcje, mamy tutorów, także wśród wolontariuszy, razem siadamy do tych lekcji, czy język niemiecki, czy język angielski, czy matematyka, chemia. Wkrótce będziemy też mieli na przykład pokazy fizyczno-chemiczne robione przez specjalistów, będą eksperymenty prowadzone, czyli także będziemy czerpać z nauki samej, czystej. Czyli nauka poprzez zabawę i zabawa, wszystko w jednym. Tak. Równolegle trwają przygotowania do dużego święta, święta Bydgoskiego Przedmieścia. Na jakim etapie są prace, przygotowania? Przygotowania są na... Program jest skonstruowany, tak, w tej chwili. Grupa inicjatywna, jeśli chodzi o Święto Bydgoskiego Przedmieścia, regularnie spotyka się w Fundacji w Domu Kultury, który prowadzi Fundacja Fabryka UTU. Myślę, że to będzie kilkadziesiąt różnych, równolegle dziejących się imprez 24 maja. Serdecznie zapraszamy na Bydgoskie Przedmieście. I jedną z tych imprez będzie piknik rodzinny. Proszę powiedzieć, co to za wydarzenie? Tak, ogólnie my jako Środek Aktywności Lokalnej organizujemy dużo pikników. Jeden już jest za nami. Teraz mamy kolejny 26 kwietnia, od razu po świętach, w ramach projektu Super Tata, na który serdecznie zapraszamy wszystkich ojców i nie tylko, mamy również. Zachęcamy do współpracy z nami. Mamy też warsztaty przewidziane w tym Super Tacie, takie, które zawężają więzi między dziećmi i rodzicami. Mam dla nich wyjścia na kręgle, na różne prace zabaw, żeby jakoś zagospodarować ten czas wspólny z rodzicami. Super Tata, tak, 26, kolejny, jeszcze mamy również w czerwcu, z okazji zamknięcia Super Taty, bo to tak trwa właśnie przez 2 miesiące ponad, ale po drodze właśnie, tak jak było wspomniane wcześniej, Święto Bydgoskiego Przedmieścia i duży piknik rodzinny. Konkretne daty jeszcze nie jesteśmy w stanie podać i przewidzieć, bo nie wiem, co po drodze po prostu nam tam się zdarzy. A tych pikników troszeczkę jest, więc... I wielki bieg masowy, który też mamy do zorganizowania. Wszystko będziemy podawać na naszej stronie, na fanpage'u, także zachęcamy. Rozumiem, że wszystkie te informacje, tak jak Pani wspomniała, wszystkie na fanpage'u znajdziemy, tak? Możemy zapisywać się i brać w nich udział. Czy udział jest bezpłatny? Tak, tak. W tym projekcie oczywiście jest to projekt finansowany z funduszy unijnych. Oczywiście wszystkie aktywności i udział w poradnictwie, w warsztatach, wszelkiego rodzaju aktywnościach jest bezpłatny. Prowadzone są jakby dwa fanpage'e. Jeden fanpage jest fanpage'em typowo projektowym Rewitalizujemy Bydgoskie. Drugi fanpage jest poświęcony Domu Kultury na Bydgoskim Przedmieściu. I tam można zobaczyć, że z każdego praktycznie dnia, z każdego tygodnia spływają nowe filmy, nowe zdjęcia. Dokumentujemy na bieżąco każdy nasz krok, także zapraszamy do śledzenia. Zapraszamy również na stronę internetową rewitalizujemybydgoskie.pl. Chciałbym jeszcze dodać, że bardzo ważnym elementem rewitalizacji społecznej Bydgoskiego Przedmieścia jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób, które nie mają pracy, tak? Czyli osób bezrobotnych, długotrwale bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo. W tej chwili grupa osób będzie przechodziła szkolenia zawodowe. Już przeszła szkolenia właśnie z psychologiem, z doradcą zawodowym, więc to też jest taki bardzo dla nas ważny, istotny element, a później te osoby, które przejdą szkolenia zawodowe, które wybierają wraz z doradcą zawodowym, będą odbywały staże, a w ramach tych staży będą otrzymywały wynagrodzenie. Brzmi kusząco, czyli w ramach Waszego projektu tak naprawdę możemy nie tylko się bawić i uczyć, ale również rozwijać swoje umiejętności i kształcić się. Krótko jeszcze ostatnie pytanie, dlaczego warto wziąć udział w rewitalizacji? Dlaczego warto przyjść i skorzystać z tej oferty? Myślę, że chociażby przez to, że to nie są tylko poradnictwa takie psychologiczne, pedagogiczne i to taka pomoc doraźna, ale można zrobić coś dla siebie poprzez różne warsztaty i szkolenia, które organizujemy. Chociażby szkolenia dla liderów, jeśli osoby na przykład mają coś do powiedzenia, a nie mają gdzie tego powiedzieć i wykazać się, zapraszamy, prowadzimy takie szkolenia dla liderów. Ten budynek, który powstał przy Bydgoskiej 74, jest dla tej społeczności z tego osiedla, więc jeśli to w pewnym momencie się zakończy, nie chcemy, żeby tak zostało, chcemy, żeby dalej powstała społeczność, miała coś dla siebie i dalej szła do przodu z tym wszystkim. Oby tak było. Myślę, że ważną kwestią jest to, że nie chcemy być tutaj takimi kolonizatorami, którzy przychodzą i z góry coś narzucają. My od jakiegoś czasu prowadzimy pewnego rodzaju badania i pracujemy z różnymi ludźmi z Bydgoskiego Przedmieścia. Sami jesteśmy też jego mieszkańcami, więc doskonale znamy problemy i bolączki mieszkańców i staramy się jakoś na bieżąco
jakby zapobiegać pewnym rzeczom, których chcemy unikać. Razem współpracujemy, uczymy się tej współpracy ciągle i wciąż. Różne grupy społeczne, ekonomiczne, wiekowe. Także myślę, że warto jednak przyjść, każdy znajdzie coś dla siebie. Na przykład co środę prowadzimy w świetlicy taki rodzaj inkubatora inicjatyw. Jest to dzień otwarty totalnie, gdzie można przyjść. Każdy może przyjść praktycznie z potencjalnie szalonym pomysłem i coś zaproponować. Nigdy nie mówimy nie. Także zapraszamy. Może jest szansa na współpracę. Rewitalizacja społeczna nie powinna dotyczyć, wydaje się, tylko Bydgoskiego Przedmieścia, ale wielu innych miejsc, wielu innych osiedli Torunia. Jest to proces wieloletni i musimy myśleć o wielu projektach, nie tylko o tym projekcie partnerskim MOPR-u, Fundacji Stabilo, Fundacji Fabryka Utu, ale o wielu różnych innych procesach, które powinny być animowane i realizowane wraz z organizacjami pozarządowymi przez miasto. To takie pytanie, jeżeli sobie zdamy sprawę z tego, że nasze osiedle, nasza dzielnica potrzebuje takiego wsparcia, takiej rewitalizacji, co zrobić, gdzie się zgłosić? To jest bardzo dobre pytanie. W tej chwili będzie drugi nabór wniosków związany z tym, że rozpoczyna się nowa perspektywa finansowania ze środków unijnych, tak? Czyli od 2014 do 2020 możemy realizować całą masę różnego rodzaju projektów. Należy po prostu zgłaszać się i szukać konkursów, na które mogą się zgłosić, w ramach których mogą się zgłosić organizacje pozarządowe w partnerstwie na przykład z Urzędem Miasta Torunia oraz z różnymi instytucjami, które pracują w Toruniu dla dobra mieszkańców. Rozumiem. Wasze finansowanie kończy się niestety w listopadzie. Co dalej? Niestety, aczkolwiek już podjęliśmy pewne działania, pewne projekty zostały napisane, zgłoszone, czekamy na wyniki, zobaczymy. Także budżet partycypacyjny, dzieciaki same wzięły listy, zbierały podpisy od ludzi. Kiedy dowiedziały się, że projekt trwa tak krótko, to się troszeczkę zatrwożyły i przejęły pałeczkę, że tak powiem. Wzięły te listy i naprawdę bardzo zależało im na tym, żeby jak najwięcej osób podpisało te listy i zgłosiliśmy po prostu wspólnie projekt na rok 2015. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wszystko w rękach mieszkańców. Właśnie, bo przez nasze działania nie chcielibyśmy, żeby to zaprzestało, tak? W pewnym momencie, kiedy projekt się skończy. Dlatego też pobudzamy tę społeczność do współpracy, żeby jednak mieli to poczucie, że potrzebujemy ich i potrzebujemy siebie nawzajem i oni coś dla siebie mogą po prostu zrobić i zostawić dla siebie później po całym tym projekcie. I to jest kolejny argument, żeby się zaangażować. Jak najbardziej. Angażujmy się. Tak, wszyscy. Ja jeszcze chciałem tylko dodać, że trzeba wspomnieć o jeszcze bardzo ważnym procesie partycypacji społecznej. Może to dziwnie brzmi, partycypacja społeczna, konsultacje społeczne, ale to mieszkańcy powinni się włączać w budowanie tego miasta, tak? Czyli w różnego rodzaju działania związane z konsultacjami, czyli z współzarządzaniem, z wypowiadaniem się na temat tego, jak ma wyglądać mój park, gdzie postawić przystanek autobusowy, w jaki sposób chciałabym, żeby zagospodarować plac zabaw dla dzieci i tak dalej. W tej chwili tego typu działania są realizowane przez miasta i zachęcamy wszystkich mieszkańców do tego, żeby włączać się w różnego rodzaju konsultacje społeczne. Bo takie projekty dają nam taką możliwość. Tak, jak najbardziej. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.